23 kwietnia. Ciepły wiatr obnaża wilgotną Ziemię, zlizując z niej resztki brudnego śniegu. Mać Syraja ziemia przypomina kobiece łono, oczekujące łaski i nasienia. Niekiedy mam ochotę przylgnąć do niej twarzą i poniuchać. 24 kwietnia. Zaginięcie Pietra nie daje mi spokoju. Już ponad miesiąc go nie ma i nikt nie wie, gdzie się podział. Być może Michajłycz, wzorem dawnych biegunów, przeczuwając bliską śmierć, zbiegł ludziom za oczu, aby umrzeć samotnie. Tychon próbował zgłosić na policję fakt zaginięcia, ale nie przyjęli, bo zgłosić może tylko ktoś z rodziny, a siostra się nie kwapi. Powoli z chaotycznych opowieści Saszy, a także rzucanych półgębkiem uwag Andrzeja Zacharczynki, wyłania mi się obraz ostatniej zimy Pietra. W grudniu zapił na fest jeśli można jakąś cezurę w jego papojkach wyznaczyć, bo przecież pił na okrągło, od kiedy go pomnął. I chlał przez cały styczeń, luty, a w marcu zleciał z pieczki. Szczęściem Sasza do niego zajrzał, bo ni dymu z komina, ani śladów na śniegu. I znalazł Pietra na podłodze pod pieczką. Zadzwonił po pogotowie, przyjęli, przyjechali, zabrali i zawieźli do szpitala w Miedgorze. Tam się okazało, że ma krew w głowie. Otworzyli więc czaszkę, odesali krew. Po czym zszyli i odesłali do Pietro Zawodzka. Do saszy przychodziła policja, pytali co się stało, zrobili protokół. Węszyli też u za Harczynko. Tymczasem Pietro ocknął się bez pamięci, wrócił do kondy i znowuż zapił. A później zaczęły się iste jaja, bo sobie sprowadził dwie głupie z dur domu, kobiecy zakład psychiatryczny w Wielkiej Gubie, i pili we trójkę, aż znowu przyjechała policja, szukali tych bab po całej okolicy, jedna powiedziała mentom, że Piotr obiecał się z nią ożenić i siłą ją od niego z chałupy wyciągali. Potem jeszcze nie raz Sasza znajdował Pietra na połowie zamarzniętego w zaspach, przy drodze, taszczył na sankach do izby i palił w piecu, bo nie chciał mieć człowieka na sumieniu, ale i tak nie upilnował. Koniec końców Pietro przepadł. Daleko w tym stanie zajechać nie mógł, lewą ręką już nie władał, mowę mu odjęło, pewnikiem gdzieś w kostnicy leży, a że dokumentów nie miał, to nikt nie wie, czy to tru, czyj to trup. Ot, I doigrał się Piotr Michałowicz. Natasza ubolewa nad Pietrem, że taki był samotny, nikomu niepotrzebny i przez nikogo nie kochany. Nie dziw, że wódką się mroczył, sam, sobie, sam siebie niejako zabijał na raty. A ja się zrzymam, bo jeszcze jeden bohater mojego dziennika wymknął mi się, zanim zdążę go sportretować. Że to nieludzkie, ktoś się żachnie, że nie mam zagroż współczucia. Pozwolą sobie być odmiennego zdania. Nieźle poznałem Pietra przez ostatnie lata i twierdzę, że sam wybrał taką ścieżkę do strzeźnięcia ze świata. Pamiętam, jak pieczołowicie przygotowywał się do kolejnego zapoju. Najpierw kupował słoninę, kaszę, papierosy i czaj, a za resztę pieniędzy z wynajmu mieszkania po matce w Pietrozawocku brał najtańszą wodę, której wystarczyło zwykle na 2,5 do trzech tygodni picia stop w samotni. Potem kilka dni odlegiwał się, czyli dochodził do siebie w potach i drżąc. A ostatek miesiąca spędzał na wyczekiwaniu kolejnego czynszu. Pietro doskonale wiedział, czym taki tryb życia się kończy. Sam często powtarzał, że z jego zapijaczonych rówieśników, rocznik 1965, niewielu stało się przy życiu, a mimo to pił na zabój. Dosłownie. Kiedy przyjechał do kondy w pozaprzeszłym roku i zaszył się w zrujnowanym domu żenki Pieczugina, zastanawiałem się, ile tu zim wytrzyma, bo zima tutaj sprawdza człowieka, czy aby nie blefuje w życiu. Wystarczyła pierwsza, by postawić w jasno, że drugiej Pietro nie przetrzyma. Już wtedy pił pociorną, dobami nie zważąc z pieczki, ale w, chwilach, w rzadkich chwilach trzeźwości jeszcze się chełpił, że go byle zima nie złamie. A latem całkiem się opuścił. Potrafił wziąć pieniądze od muzyków na gorzałkę i godzinami nie wracać, po czym okazywało się, że gdy wszyscy złaknieni czekali, Pietro po drodze ze sklepu się napił i wala się w krzakach. Rychło więc stracił twarz we wsi ale jemu już było do lampoczki. Mówiąc wprost, Piotr Michajłycz odkleił się od rzeczywistości na dobra. Raz, drugi próbowałem z nim wypić, bo bez wódki, mówił, mojego życia nieraz biori Udziłem się, że może kiliszkiem uda mi się coś z niego wyciągnąć. Niestety, Michajłycz tak szybko nie czeźwiał, że zanim zdążyłem zakąsić po pierwszym, już spał. Potem wymawiałem się, że wódka to zbyt drogi środek nasenny, wolę rąbać drwa. Ostatni raz z nim nie piłem, tylko siedziałem obok. Sam bał się stopkę wychylić. Uwidział mnie przez okno, zabubonił po szybach, widać, że ledwo się wychynął, a kiedy przysiadłem wybełkotał toast za zdrowie Piotra Michajwicza, wychylił i znów się osunął.